Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, bo obydwa zespoły zostawiły sporo serducha i naprawdę zdrowia i myślę, że przy tym, co nas spotkało w tym tygodniu, chodzi mi o mój zespół, to zwycięstwo jest szalenie ważne w tym wymiarze, że dzisiaj no, kilku zawodników grało na środkach przeciwbólowych, kilku w ogóle nie mamy. Chcę im tutaj podziękować, szczególnie właśnie tym, ale oczywiście wszystkim tej postawy, ale taki Melon Artur dzisiaj stał, widzieliście Państwo, w ogóle nawet piłki nie wybijał, nie mógł biegać kompletnie, ale stanął na wysokości zagrania, bo Oskar jest Pogorzelec, reprezentuje Polskę i nasz region w reprezentacji, dlatego podwójnie mnie to zwycięstwo cieszy. Chcę podkreślić postawę przeciwnika, gdzie naprawdę przyszło nam to zwycięstwo bardzo trudno i po heroicznym boju myślę, że powoli będziemy starali się tego pecha przegonić z naszego zespołu i te liczne urazy. Dzisiaj Piątkowski tylko siedział w ogóle nie przebrany, był na liście, ale nie było szans, bo kostkę ma rozwaloną. To samo jest sytuacja z Wróblem, który wyszedł. Także nie chcę o tym Państwu opowiadać, bo to nie chodzi o to, żebym ja tutaj narzekał czy lamentował. No taka jest piłka. Czasami właśnie w takich momentach trzeba zagryźć zęby i zaprezentować to, co myśmy dzisiaj zaprezentowali. Ogromną wolę walki i determinację. Myślę, że jak na mecz derbowy, to tych sytuacji było trochę. Szkoda, że do przerwy nie wykorzystaliśmy tej stuprocentowej Daniela Koczona, ale tak jak mówię, jestem zadowolony z wyniku. Też tutaj chciałem podkreślić, że jedną sprawę, przykro mi tylko jest właśnie, że nie mogłem oglądać tego meczu nosi kibice i to jest takie trochę bolesne dla nas, bo rok temu byłem na derbach, czy oglądałem derby w Tarnobrzegu i 1000 osób z Stalowej Woli mogło się cieszyć i oglądać mecz, a nasi niestety nie. I to jest sens, bo mecze są dla kibiców i tak powinno być. Dzisiaj też myślę, że to by spowodowało jeszcze większą atrakcyjność tego pojedynku. Jeszcze raz gratuluję swojej drużynie postawy i tutaj życzę trenerowi powodzenia w następnych meczach. Dziękuję. Chciałbym pogratulować trenerowi Siarki i całej drużynie zwycięstwa. No i przeprosić za zachowanie w samej końcówce meczu. Troszkę nerwy poniosły. Było to niepotrzebne. Jeżeli chodzi o sam mecz, no, uważam, że nie byliśmy słabszym zespołem niż Siarka. Dziękuję. Proszę bardzo, pytania przedstawiamy. Ja mam pytanie do trenera gospodarzy. Panie trenerze, czy pan zespół, nie wiem, nie wytrzymał ciśnienia, że to derby, bo po bardzo dobrym meczu z Wigrami jednak tutaj się zaprezentował słabiej, prawda? Dziennikarze mają to do siebie, że oceniają z perspektywy wyniku ten mecz. Ja uważam, że zagraliśmy na miarę swoich możliwości i to wszystko. Proszę bardzo. Ta sytuacja po meczu, nie wiem, panie trenerze, to poniosły też nerwy pana i niektórych pana piłkarzy. Jak to pan oceni? Nie chcę tego komentować. Proszę bardzo, kolejne pytania. No panowie, to jest taka dziedzina życia, że no, gdyby nie było emocji, no to nie wiem, no, wszyscy by usnęli, ale doskonale Paweł, rozumiem, zdarzyło się, jesteśmy, Paweł Kunic chyba nie zmienia się, jesteśmy dalej serdecznymi przyjaciółmi i myślę, że trener wtorek robi swoją robotę w swojej woli, a to, że czasami się wygrywa, to jest taka właśnie piłka, że się wygrywa i się przegrywa i trzeba ten i porażkę i zwycięstwo mieć przynieść. Panie trenerze, Tomek by trochę właśnie mówił, że piłkarze w siatce nie powinni się tak ostentacyjnie cieszyć, co mogło spowodować właśnie nową sytuację. Ale panowie, ja jestem takim trenerem, który analizuje i dużo meczów oglądałem ostatnie derby w Tarnobrzegu. Uwierzcie mi, drużyna Stalowej Woli się cieszyła na boisku i przybijała sobie piątki z kibicami i tańczyła na środku boiska. Nasi piłkarze leżeli, nikt z tego nie robił tragedii i uważam, że też nie było powodów do jakichś takich nerwowych sytuacji. Myślę, że to jest normalne. No, gdy zauważyłem, jak wygląda sytuacja, po prostu zawodnicy zeszli do szatni. No, ja wie, rozumiem też gospodarzy, że ciężko przyjąć po tak wyrównanym meczu porażkę, ale tak jest sport. I uważam, że nie zachowywaliśmy się jakoś karygodnie czy źle. No, cieszyli się, że to zostało źle przyjęte przez kibiców.
drużynę gospodarzy, no trudno. Ale zawodnicy Siarki, czy używali wulgaryzmu w stosunku do publiczności w Starowej Woli? Na piłkarze Starowej Woli w Starym Brzegu nie używali żadnych wulgaryzmu. Zbielek też nie rzucali z ławki rezerwowej. Ale dobrze, panowie, spokojnie. Ja myślę, że wiecie co, to są derby, to są emocje, to nie jest teatr. I to się, też kibice kochają ten sport za to właśnie, że są nieprzewidywalne sytuacje, że są właśnie te emocje i oby tych emocji było najwięcej, ale pozytywnych. Szkoda, że taki był troszeczkę finał. Myślę, że to nie zepsuło tego, że się panowie i tu trener też się ze mną zgodzi, że obydwa ze sobą zostawili masę serca i zaangażowania. No i cieszę się bardzo w tym momencie z tego, że akurat to mi zespół. Jeszcze do pana trenera Storka, panie trenerze, obwinia pan kogoś indywidualnie o stratę bramki? Nie obwiniam. Idę trenera gości, jeszcze mam pytanie. Chyba pan pochwalił Pruszkowskiego, bo on chyba kolejny mecz z rzędu strzelał bramkę, prawda? Pochwalę cały zespół, bo Marcin wcale dzisiaj mimo że strzelił bramki, nie ma za dobrego dnia, chociaż tak bywa czasami, że napastnik po prostu się gorzej czuje, trzeba to zrozumieć, ale zrobił swoją robotę, to co do niego należało i odrodził się. Trochę trzeba powiedzieć, potrzebowało czasu na to, żeby zrozumieć, o co nam chodzi, jeżeli chodzi o jego granie i coraz lepiej się komponuje i funkcjonuje na boisku, czego są dowodem, gole strzelone przez niego, ale tak jak mówię, no, wypracował mu to zespół. Cieszę się, że w kolejnym meczu zdobywa kolejną ważną bramkę.